to nie chcą skończyć, bo umowy nie chcą podpisać. Bo umowa jest taka, że mogą w każdej chwili to zniszczyć. A nie? Czemu? Albo, że za 3 lata na pewno to zniszczą. A ja bym chciał, żeby to jednak było. Bo o to chodzi, że w razie jakby plac był potrzebny, to dają sobie prawo do zniszczenia. Ja bym chciał jakoś bronić tego, bo może być w każdej chwili plac potrzebny, na przykład parking powiększyć czy coś. No to powiedz mi, po co ty robiłeś to? Właśnie po co to robiłem? Chcę w ten sposób bronić, właśnie dyskutować. A kiedy się o tym dowiedziałeś? No tuż przed zakończeniem budowania. Podpisywałeś coś? Nie, nic nie podpisałem właśnie. Inaczej napisać tą umowę. Czy przeglądałeś tą umowę już? Tak, przeglądałem. I nie podpisałeś jej? Podpisałem. Nie zgodziłeś się? Powiedziałeś, że ją zobaczysz dokładnie? Tak. Przedyskutowałem z ludźmi bardziej światłymi ode mnie. I powiedzieli, że nie może tak być. Poza tym była mowa jeszcze o jakimś wynagrodzeniu, a teraz wykluczałem jakąkolwiek złotówkę. A straciłeś? Jeszcze nazwali mnie świnią i naciągaczem. Kto tak powiedział? No mów. Urzędnicy. Kiedy? No, niedawno, zanim skończyłem. Niedawno nazwisko. Zanim skończyłem, ale to mi przyszli i zatruli. Miały być wycięte, żeby ochroniarz lepiej widział. A poza tym jeszcze się dowiedziałem, nie wiem, czy ktoś taką plotkę puścił, czy fakt, że tą budkę z ochroniarzem mają zlikwidować, a to jest zasadniczy powód budowy tutaj zamku. Że jest ochroniarz i całą noc siedzi. A powiedz mi, kto myślę, że jakby go nie było, to mógłby być już zniszczony zamek, zanim został zbudowany. A kto ustalił tutaj to miejsce, w tym miejscu, że będziesz budował ten zamek? To było porozumienie z urzędu. Byłeś? Na papierze? I byłeś przy tym? Na żadnym papierze. Pusty. Czyli dopiero pod koniec budowy tego całego zamku dopiero się dowiedziałeś? Tak. Że? Dowiedziałem się, że... Mogą zniszczyć. Pięć miesięcy. Ja pamiętam, wtedy mówiłeś coś koło 10 tysięcy, że to tak byś mógł zarobić w tym czasie. Tak, no zrezygnowałem z planu, żeby skończyć w tym roku, bo jeśli bym miał popołudniami robić, to na pewno bym nie skończył tego, to jest zbyt czasochłonne. Tak, to już jest skończone z mojej strony. Jeszcze powinno być ogrodzenie ze strony urzędu i oświetlenie. A to ogrodzenie i oświetlenie ktoś zapewnił, że będzie, czy oczekiwania takie są pana? Zapewnili mnie ustnie. Że? Że będzie. Ale niedawno powiedzieli, że jeśli czegoś nie ma na papierze, to tego nie ma w ogóle. Czemu powiedzieli na ciebie naciągacze? No bo chciałem jakieś wynagrodzenie za pracę. Tak. A była jednak mowa od początku? Nie, jednak jest coś, nie? Była mowa o tym? Była, tak, słyszałem. Agenda wszystko. Ale kto to mówił? Rzecznik mówił. Że będzie jakieś pieniądze? Tam, no. A mówił jakie? Ja nie mówię, że dużo, że co. Tysiąca coś mówili. Co? Tomku, powiedz mi, ale jeszcze tak wracam. Dlaczego cię nazwali naciągaczem? Ponieważ chciałem... Domagasz się o kasę? Tak. No. Nawet nie mówiłem ile, ale mówią, że wykluczone, że nawet gotówki nie dostanę. Jak się czujesz? No i głupio się trochę czuję. I dużo poświęcenia mnie to kosztowało. Dużo czasu. Teraz jeszcze nerwy dochodzą do tego. Ale widzę, jesteś uśmiechnięty, sympatyczny. No co się będę przejmował? Trzeba lecieć dalej. Do pracy się gdzieś wybieram. Właśnie, co będziesz robił dalej po tym? Nie wiem, zobaczymy co ten się ten budynek najsłyszy. Na przykład to są koszary, co ma dużo wież ten. Ten to jest magazyn. Te budyneczki to są stajnie dla koni. Z magazynami na wyższych piętrach. Ten budynek to jest budynek zakonników, tu zakonnicy mieszkają. Ten to są też koszary. A to jak widać katedra. I tam dwa budyneczki stajnie. Są bardzo podobne do tych.